pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w inspiracjach maja. A ponieważ inspiracji mam sporo, mimo tego, że połowę miesiąca spędziłam poza domem i tak zastanawiałam się, co będzie w tych inspiracjach ogólnie, czy będzie ich dużo, a jest ich dużo, bo są i książki, i filmy, i YouTube, i linki do blogów, dużo ciekawych rzeczy, także już nie rozgaduję się, zaczynamy. Zaczniemy od rzeczy tradycyjnych, papierowych, czyli tego, co ja, dinozaur i osoba, która lubi klasyczne rozwiązania i zapach książek lubię najbardziej, czyli właśnie od gazety i od książek. I zaczniemy od It Girls, czyli od tego, co lubimy. Nie no, oczywiście śmieję się. Nie zaczynamy od żadnych It Girls, tylko od IT Girls, ale powiem Wam szczerze, że jak widziałam ten magazyn w księgarni, jak weszłam, zobaczyłam, to ja mówię, o, It Girls i taka pani jakaś, twarz mi nieznana za bardzo na okładce, mówię, coś tu mi się nie zgadza, bo przeczytałam to w taki sposób, a oczywiście to są IT Girls, bo to jest wydanie specjalne wysokich obcasów i to jest magazyn, pewnie jest cały czas jeszcze dostępny, mam nadzieję, właśnie o dziewczynach z branży IT. I tutaj na okładce mamy Suzanne Wojcicki, czyli to jest szefowa Google'a, YouTube'a, bardzo ważna osoba, kobieta, jeżeli chodzi o nowe technologie, właśnie jeżeli chodzi o Google'a i YouTube'a. I cały ten numer poświęcony jest właśnie kobietom i dziewczynom w nowych technologiach. Jest bardzo dużo o Google'u, o YouTube'ie, o Facebooku, o startupach, o tym, co technologicznie na przestrzeni ostatnich 100 lat wynalazły kobiety i dziewczyny, o nowych technologiach w modzie, nowych technologiach przy sprzedaży różnego rodzaju rzeczy, o tym na przykład dlaczego dziewczyny są świetnymi informatyczkami. W ogóle o dziewczynach i kobietach w branży IT. To jest rewelacyjny numer, bardzo inspirujący. Notabene jest tutaj też artykuł o vlogerkach. Jest tutaj Ewa nasza i z tego co pamiętam jeszcze chyba Katosu tutaj jest w środku, ale głównie skupiłam się na Ewie. Jest też na przykład bardzo ciekawy artykuł o tym, co się w Chinach dzieje właśnie w środowisku IT, w sieci. No ogólnie po prostu, jeżeli interesujecie się nowymi technologiami, internetem, rozwojem internetu, a to wszystko się bardzo rozwija i to będzie szło tylko w tę stronę, więc warto tutaj wiedzieć o ciekawych inicjatywach, o tym, gdzie kobiety po prostu, czym kobiety rządzą, o, może tak? I, no i w ogóle o bardzo ciekawych, startupowych właśnie technologicznych rozwiązaniach. Świetny numer, rewelacja. I teraz dwie książki. Pierwsza z nich to będzie Czarna okładka i twarz Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Notabene bardzo mi się ta okładka podoba, ten kontrast właśnie twarzy z czernią. I jest to książka pod tytułem Sława, kolejna książka Karoliny. I powiem Wam, że ta książka jest absolutnie rewelacyjna i to jest taka książka must have na wakacje. Idzie teraz bardzo ciepły czas, kiedy będziemy wyjeżdżać. Ona ma taką półtwardą okładkę, to się nazywa okładka zintegrowana, o tym też już wiem. Ale ta książka jest gruba, ale nie jest taka bardzo ciężka, także idealna będzie na wakacje. Natomiast to jest rewelacyjna książka dotycząca sławy. I powiem Wam, że to jest chyba książka Karoliny, która mi się podoba najbardziej, bo ona rozkłada na czynniki pierwsze sławę i wszystko, co się ze sławą wiąże, czyli popularność, tabu, jakieś takie dobre rzeczy, złe rzeczy. Jest tutaj każdy rozdział opowiada o czym innym, ale ona nawiązuje do całego XX wieku, do w ogóle też XVIII i XIX wieku. Pokazuje, że sława od zawsze ludziom towarzyszyła. Dzisiaj znamy ją z tabloidów, telewizji i internetu, a kiedyś, wiecie, Chopin i inni różni sławni wtedy ludzie też mieli swoje hity, swoje akcje i to nie jest tak, że nagle tutaj mamy tyle celebrytów. Nie, celebryci w mniejszym lub większym stopniu byli od bardzo dawien dawna z ludzkością, że tak powiem. I ona tutaj bardzo fajnie właśnie nawiązuje do minionych lat, ale jest to też właśnie kompendium wiedzy, bo głównie skupia się ona na XX wieku, XX wieku. Bardzo dużo jest nawiązań do Hollywood, do właśnie tej złotej ery Hollywood, do tych takich gwiazd typu Marilyn Monroe, Greta Garbo, albo na przykład, nie wiem, jak był tutaj taki rozdział, nie dokładnie pamiętam, jak on się nazywał, ale o takich, wiecie, o tym, że lubimy kochać takie złe przykłady, przeciwieństwa, że takie złoczyńców na przykład. I tak jak teraz mamy dużo takich przykładów gdzieś w sieci i tak dalej, takich, wiecie, bad boyów i bad girls, że tak powiem. Tak na przykład kiedyś w pierwszej połowie XX wieku to byli Bonnie i Clyde.
I oni też byli młodymi, zbuntowanymi ludźmi, którzy jechali przez całą Amerykę, zabijając po drodze, a po prostu rozbudzali fantazję całej Ameryki i byli idolami. I ona właśnie w bardzo fajny sposób te sławne osoby przez cały XX wiek przelatuje i właśnie nawiązuje, porównuje do tego, co mamy dzisiaj na świecie i w Polsce i do tego, co było kiedyś. To jest po prostu rewelacyjne, takie kompendium wiedzy sławy XX wieku. No po prostu rewelacja. No i jeszcze mamy tutaj omówione sylwetki bardzo wielu sławnych osób, ale też sylwetki bardzo wielu sławnych osób w Polsce. I tutaj Karolina pod koniec książki, że właściwie w jednej trzeciej mniej więcej, takie już przy końcu, dzieli nasze polskie gwiazdy na ikony, na gwiazdy, na plankton, na coś tam jeszcze, jest ileś tam tych kategorii. Oczywiście pisze bardzo szczerze, tak jak to ona, ostro, bezkompromisowo, z takim zawsze z jakąś taką ironią. Ja bardzo też w ogóle lubię Karolinę, więc ja mogę być nieobiektywna i jej język i to, jak ona pisze, bo według mnie to, co ona robi, jest bardzo potrzebna i możecie ją lubić albo nie, ale ja ją bardzo Karolinę szanuję, bo ona obnaża taką wszechobecną głupotę show biznesu i to jest coś po prostu, co ja też obserwuję i czasami ja przecieram oczy ze zdziwienia i właśnie bardzo wiele przetarć oczu ze zdziwienia jest w tej książce, ale to nie jest tak też, że Karolina, wiecie, kogoś tu wielce obraża albo nie wiem, coś jest taka bardzo niemiła, bo właściwie jak na nią, to bym powiedziała, że jest delikatna w tej książce, no. Delikatna jest, ale jest tutaj bardzo wiele trafnych spostrzeżeń a propos polskich gwiazd, a propos polskiego show biznesu też. Ona rozpracowuje ostatnie 50 lat mniej więcej polskiego show biznesu. Na czynniki pierwsze już się za bardzo rozgaduje. Jeżeli lubicie show biznes, interesujecie się gwiazdami, to jest tu bardzo wiele ciekawych informacji, zwłaszcza jeszcze z początku XX wieku i właśnie z tych czasów Hollywood. Jest też bardzo wiele modowych informacji ciekawych. Skąd się wzięły kostiumy w filmach? Co gdzie rozbudzało, wiecie, fantazje modowych maniaczek na całym świecie, kiedy była jeszcze właśnie ta złota era Hollywood? Kto kreował te kostiumy? Bo się okazuje, że jest taka jedna specjalna stylistka, która bardzo wiele kostiumów, która jest na przykład odpowiedzialna za luki, za wizerunek Audrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'ego, za Holly Golightly, za jej właśnie małą czarną, za te perły, za te kapelusze. Naprawdę tutaj jest też wiele ciekawych takich modowych informacji i smaczków. Także polecam Wam tę książkę serdecznie. Kolejna książka, żeby nie mieć w top i żeby po prostu nie być w sekcji plankton, że tak powiem, Karoliny Korwin-Piotrowskiej, to przyda nam się książka z kolei Adama Jarczyńskiego Z klasą i na luzie. Jest to książka, która mówi o dobrych manierach, zdrowym rozsądku i sztuce łamania zasad. I właśnie, bardzo mi się podoba hasło zdrowy rozsądek, bo to są zasady savoir-vivre'u opisane w bardzo prosty, przystępny sposób. Zasady od takich bardzo podstawowych w stylu komu kogo w pierwszej kolejności przedstawiamy, kto do kogo wyciąga rękę, wiecie, takie no podstawy, które powinniśmy wszyscy znać, po różnego rodzaju zachowania, etykietę w pracy, w biurze, taką zwłaszcza kontaktową, bo wtedy taką, jeżeli chodzi też o zwroty grzecznościowe, bo wtedy często są problemy. Ja ogólnie też pracowałam w bardzo wielu miejscach i pracowałam też w miejscach, gdzie właśnie taka etykieta była przestrzegana i była bardzo mile widziana i naprawdę można było, no, takim, wiecie, zachowaniem na luzie albo nieodpowiednim napytać sobie biedę. Więc tego typu książki uważam, że są bardzo potrzebne. I tutaj jest wiele podstaw, ale są też rzeczy, na przykład, o których nie widziałam, a tak wydaje mi się, że raczej ja zasady dobrego wychowania znam. Wprawdzie no, dosyć często je łamię, że tak powiem, ale robię to świadomie, bo wiem, jak powinno być. Tutaj są też na przykład zasady, jeżeli chodzi o internet, także jeżeli jesteście trochę starsze albo na przykład właśnie rodzice lubią tego typu tematy, to jest też fajna książka na prezent dla rodziców, bo starsze pokolenia tak średnio wiedzą, jak się w tym internecie, na portalach społecznościowych, mailowo poruszać, a on tutaj świetnie to tłumaczy. Ja akurat tak trochę z przymrużeniem oka czytałam ten rozdział o internecie, bo sobie myślę, jejku, to jest tak jakby tłumaczyć komuś, że 2 plus 2 to jest 4, bo dla nas oczywiste są pewne zachowania, a dla naszych rodziców czy dziadków niekoniecznie. Ale w każdym razie podstawy savoir-vivre'u w bardzo prosty sposób, przystępnie wytłumaczone i właśnie jeszcze zahaczony jest ten zdrowy rozsądek i to jest coś, o czym pan Adam pisze we wstępie, to mi się bardzo podoba, że najważniejsze we wszystkim jest umiar i zdrowy rozsądek, bo to nie jest sztuka, wiecie, krygować się na każdym kroku, pilnować, żeby nic złego nie powiedzieć, złego widelca nie chwycić, tylko żeby po prostu wypośrodkować zasady savoir-vivre'u, czyli
pokazywanie komuś, że po prostu szanujemy drugą osobę, że szanujemy daną sytuację, że znamy hierarchię i tak dalej. Żeby wypośrodkować właśnie te zasady ze zdrowym rozsądkiem, z takim byciem człowiekiem. I to mi się strasznie podoba. Bardzo mi się to podoba. Nie strasznie, bo ja zawsze mówię, że coś jest strasznie fajne, a strasznie to jest strasznie, a nie fajne. Ale dobra, dygresja to była taka mała. W każdym razie ta książka jest rewelacyjna i właśnie ten zdrowy rozsądek to jest coś, o co ja też zawsze w modzie apeluję, żeby też nie przesadzać zasady zasadami, ale zdrowy rozsądek fajnie mieć. Teraz już po książkach przejdziemy do filmów. Widziałam w tym miesiącu kilka filmów, ale trzy były bardzo dobre. Pierwszy z nich to jest Sztuka Kochania, oczywiście. Polecałyście mi ten film wiele razy. W końcu miałam czas, żeby go obejrzeć i jeżeli powiem wam, któraś z was jeszcze Sztuki Kochania nie widziała i Magdaleny Boczarskiej w rewelacyjnej roli Michaliny Wisłockiej, to po prostu musicie ten film zobaczyć, bo to jest po prostu uczta dla oka, bardzo fajne kostiumy, bardzo fajna scenografia tamtych czasów PRL-u. Bardzo dobra muzyka, bardzo ciekawa historia, też damsko-męskie tematy poruszane i takie, wiecie, no takie, że niby wszystko na pokaz, pięknie, ładnie, a tak naprawdę każdy ma w domu jakieś problemy i ta Sztuka Kochania po prostu każdemu się przydawała w tamtych czasach, a nikt nie chciał gdzieś tam Michaliny dopuścić do tego, żeby ta książka wyszła, żeby ona była autorką tej książki, a tak naprawdę każdy z jej porad korzystał. To jest ogólnie bardzo ciekawa historia, bardzo inspirująca. Myślę, że wiele już na ten temat przez różne osoby zostało powiedziane, wiele artykułów wyszło, recenzji i tak dalej. Koniecznie film zobaczcie, bo polecam go na 100%. Drugi film to jest film pod tytułem Jutro będziemy szczęśliwi i tutaj główną rolę gra ten ciemnoskóry aktor, który grał w Nietykalnych, tego wiecie, opiekuna. I to jest aktor, którego ja po prostu uwielbiam. Nietykalnych widziałam chyba z 50 razy już i raz na jakiś czas regularnie ten film oglądam. I on w tym filmie gra, zresztą jak zobaczycie sobie trailer, bo oczywiście linki do wszystkiego będą w opisie na dole, jak zwykle w inspiracjach miesiąca, ale zobaczycie sobie trailer, to będzie się wam wydawało, że to jest w miarę lekki film, taka półkomedia, może troszkę dramatu, natomiast to nie jest lekki film. I trailer sugeruje, że ten film jest dużo lżejszy niż on naprawdę jest, bo to jest historia ojca, który z dnia na dzień zostaje ze swoim dzieckiem, które jest właściwie takim chyba rocznym dzieckiem, takim trochę półniemowlakiem. I matka przyjeżdża, wręcza mu dziecko, on taki, wiecie, tryb hulaszczy prowadzi, imprezy i tak dalej. Okazuje się, że gdzieś tam któraś z nim po drodze miała dziecko, wręcza mu je i ulatnia się. I on z tym dzieckiem zostaje. No i zaczyna je wychowywać, zaczynają się różne perypetie. Staje się takim, wiecie, pełnoetatowym, prawdziwym tatą. I po prostu ten film, ja nie powiem wam, co tam się dzieje, bo go trzeba zobaczyć, bo on jest przepiękny, wzruszający, wesoły w jakimś tam stopniu. Ale jest też bardzo smutny w innym stopniu, nie powiem wam dlaczego i co tam się dzieje, ale jest to film, który jest bardzo dobry, a jeżeli lubicie tego aktora, ja go po prostu uwielbiam, no to musicie ten film zobaczyć, bo naprawdę się i uśmiechniecie i będziecie płakać, ale jak mówię, to nie jest film na doła, bo to jest film wbrew pozorom dość ciężki. I ostatni film to jest z kolei hipsterstwo level master, czyli Song to Song. To jest film, który w ogóle jest bardzo ciekawy z jednej strony, bardzo mi się podobał tak ogólnie. Natomiast z drugiej strony był tak momentami wolno płynął, że tak już chciałam, żeby po prostu jakby szedł dalej. Natomiast to jest film, w którym grają mega przystojni aktorzy, no bo gra Michael Fassbender i czy tam Michael Fassbender, bo nie pamiętam, on jest chyba Niemcem z tego co kojarzę. Ale dobra, zostanę przy tym Michaelu. Michael Fassbender, Ryan Gosling i Rooney Mara i jeszcze Natalie Portman. Są cztery najważniejsze postacie. Także jest taka obsada bardzo przystojna, ładna i ciekawa. O, może tak, bo to niekoniecznie ładne i przystojne zawsze jest fajne. Znaczy zawsze jest interesujące. A ja lubię takie postacie, które są interesujące. Natomiast to jest historia muzyków. I mamy tutaj różne kombinacje miłosne. Kto z kim, po co, dlaczego. W tle jest mega muza. To jest taki klimat artystów. Takich, którzy sami nie wiedzą, czego do końca chcą. Chcą tworzyć, ale chcą też żyć. Wiecie, jazda bez trzymanki, ale też chęć tworzenia, chęć kochania, chęć takiej, w ogóle taki duży artyzm przez ten film przebija, bym powiedziała, ale też taka hipsterskość, bo ten film jest skręcony w dużej mierze na szeroki kąt. Chyba tam coś z GoPro było, że dużo ujęć było na GoPro. Ogólnie jest bardzo w taki nietypowy sposób też jest ten film nakręcony, bo kamera jest jakby z ręki, tak jest dziwnie prowadzona, momentami się człowiekowi może zrobić niedobrze, bo są takie szybkie przejścia, ale jest to film taki, który no nazwałabym po prostu hipsterski. Ja nie jestem jakimś takim kinoznawcą, nie umiem tak pięknie opowiadać o filmach, ale to jest film na pewno z muzyką w tle, ze świetną obsadą, o kreatywnym życiu, ale też taki
Właśnie taki hipsterski, no, przez to prowadzenie kamery, przez tą muzę, przez jakieś takie dziwne wstawki, tam jest też ciężka historia wbrew pozorom i to nie jedna. Natalie Portman też ma rewelacyjną rolę, bo Natalie Portman gra tam taką prostą dziewuchę, no. Taką rolę, gdzie, wiecie, jak sobie pomyślimy o Natalie Portman i o Jackie O, a tutaj taka rola, to też, no, to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie ten film, zwłaszcza jeżeli lubicie muzykę, festiwalowe klimaty, taki artystyczny styl życia i prowadzenie kamery, takie kino trochę niezależne, trochę bardziej hipsterskie. To Song to Song, no i oczywiście fanki Ryana Goslinga, wiadomo, i Michaela Fassbendera. Koniecznie Song to Song sobie zobaczcie. Po filmach mam do polecenia jeden rewelacyjny serial i to jest polski serial pod tytułem Ucho Prezesa. Normalnie możecie go zobaczyć na YouTubie. Wszystkie odcinki, to znaczy dwa ostatnie są na Showmax dostępne. Ja też sobie tam kupiłam abonament i je obejrzałam, ale podstawowe 10 jest na YouTube. Po prostu włączcie sobie, zobaczcie czego on dotyczy. Dotyczy on sytuacji politycznej. Przedstawia on życie, właściwie takie kulisy pracy, co się dzieje w gabinecie pewnego prezesa partii i różne hity tam po prostu się dzieją. Wiecie co, ja też nie za bardzo interesuję się polityką, więc nie chcę tak też opisywać dokładnie. Musicie zobaczyć, zobaczcie sobie pierwsze 3 odcinki. One trwają tylko kilkanaście minut, to nie są takie seriale, że wiecie, na jeden odcinek to trzeba pół wieczoru poświęcić, tylko takie są króciutkie i ma się taki niedosyt, że ja już nie mogę się doczekać, kiedy będzie jakiś drugi sezon albo kolejne odcinki, bo już jestem ciekawa, jak oni tam zostanie skomentowana teraz nasza sytuacja, co się dzieje po prostu w kraju. Ale, to znaczy zinterpretowana, może tak. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was jeszcze tego Ucha Prezesa nie widział, linki do odcinków będą na dole w opisie. Zobaczcie sobie, nie pożałujecie, uśmiejecie się setnie. Kolejna rzecz to będzie też YouTube, bo to będzie kanał dla osób, które boją się latać samolotem, czyli dla mnie. Ja oczywiście jak wracałam z Londynu, to tam gdzieś coś googlowałam, jak zwykle jakieś tam flight radar i tak dalej, bla bla bla, ale trafiłam na YouTubie na kanał Captain Joe. I to jest kapitan, on jest Niemcem z tego, co mi się wydaje, lata w niemieckich liniach lotniczych, tak, to znaczy myślę po tym, jak on mówi po angielsku, że jest po prostu Niemcem. Natomiast to jest kanał po angielsku i on tam tłumaczy w bardzo krótkich, zwięzłych, konkretnych filmach, jak się lata samolotem, jak działa samolot. I to jest bardzo fajne dla osób, które boją się latać, bo on tam wyjaśnia wiele zjawisk. Wprawdzie on tam nie robi filmów typowo dla osób, które się boją latać, ale wyjaśnia różne rzeczy, nie wiem, po co są jakieś tam rzeczy na samolocie, jakieś części samolotu, jak działa jaka część, co tam, jakie są procedury, co się wtedy dzieje i tak dalej, podczas startu, lądowania, jak oznaczenia lotniskowe. To jest też świetna informacja dla osób, które się lataniem ogólnie interesują, nie tylko boją. Ale wiecie, im więcej dla mnie informacji, czyli kogoś, kto się boi latać, i jak ktoś tłumaczy, że to jest takie, wiecie, normalne i że co się wtedy dzieje, że to nie jest tak, że nie wiem, coś się dzieje dziwnego w samolocie, bo są dziwne odgłosy, tylko po prostu on tłumaczy na przykład, dlaczego słyszymy jakiś tam odgłos tutaj albo coś tam. I to on bardziej tłumaczy dla osób, które właśnie tym lataniem są zainteresowane, no ale jak ktoś się boi, to jednak, no to gdzieś tam uspokaja człowieka, że to jest normalne. Bardzo fajny kanał, krótkie filmy, prosty język, polecam Wam serdecznie. Kolejna rzecz to jest też YouTube, natomiast to jest rzecz do posłuchania. To jest 50-minutowy wywiad Polskiego Radia ze Zbigniewem Wodeckim z marca tego roku, także bardzo aktualny. Powiem Wam, że bardzo mi się smutno zrobiło i zresztą pewnie jak wielu z Was, jak się dowiedziałam o tym, że Zbigniew Wodecki nie żyje, no bo przecież Pszczółka Maja to jest moje dzieciństwo i wiele innych piosenek. W ogóle, no, naprawdę, jak ktoś tak się wychował na Zbigniewie Wodeckim, to jest bardzo przykra i smutna wiadomość. I powiem Wam, że ten wywiad, odgrzebałam go właśnie na YouTubie po śmierci pana Zbigniewa, jest rewelacyjny. Włączcie sobie go i róbcie sobie coś tam być, na przykład w domu, a on tam opowiada o swoim życiu, o podróżowaniu. On był w ogóle tytanem pracy, tytanem koncertów. On prawie przez cały rok codziennie gdzieś koncertował. On jeździł wszędzie samochodem, uwielbiał podróże, że zjeździł całą Polskę. Śmiał się tam w tym wywiadzie, że po prostu jak jego znajomi, jak jeszcze nie było GPS-ów, jeździli gdzieś i nie wiedzieli, gdzie są w Polsce, to dzwonili, gdzie dojechać, to do niego dzwonili i mówili: ej Zbyszek, słuchaj, jestem tu na takim rozwidleniu, jadę na taką miejscowość, gdzie mam skręcić. I on im mówił, gdzie mają skręcić po prostu, bo już no, znał różne drogi w Polsce na pamięć. Wspomina też miasto Kraków, z którego pochodzi. Opowiada różne właśnie historie a propos tworzenia muzyki. Naprawdę 50 minut, niecałe, tam 48-49, rewelacyjny wywiad. Bardzo inspirujący, polecam Wam serdecznie. Kolejna rzecz internetowa to będzie wpis Inny Lekiewicz na temat pracy w gazecie modowej.
bardzo ciekawy. O tym, dlaczego zostawiła bycie dyrektorką kreatywną Elle, co było bardzo prestiżową, jeżeli chodzi oczywiście o cały biznes mody i rynek mody, prasy, posadą, dla bycia freelancerem i robienia własnych rzeczy. I o tym właśnie, jaki ten świat mody jest, że praca w takim magazynie to może się wydawać, to jest, wiecie, spełnienie marzeń i w ogóle darmowe ubrania, zniżki i tak dalej, super, wiecie, takie instagramowe życie, a to nie do końca tak jest. Także ten wpis mi się bardzo podoba, zwłaszcza, że Ina świetnie pisze, rewelacyjnie, także sobie, jeżeli jesteście tym biznesem ogólnie mody i kiedyś myślicie na przykład, żeby kiedyś pracować w takiej gazecie, być w tej branży, przeczytajcie sobie koniecznie, bo myślę, że ten wpis jest dobry. A ostatnia, a właściwie przedostatnia rzecz, to jest film reklamowy polskiej marki Risk Made in Warsaw. Często mnie pod filmami pytacie, czy ja mam coś tej marki, bo nigdy nic na mnie nie widziałyście, a ja właśnie nie mam nic, jakoś tak... Nigdy Risk nie zagościł w mojej szafie, mimo tego, że wiem, że to jest bardzo popularna polska marka, która się zresztą świetnie rozwija, ale ich nowy film reklamowy, który jest połączeniem ich kolekcji i starej Warszawy, to jest naprawdę bardzo fajna, ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że nie widziałam tego takiego połączenia jeszcze nigdzie na polskim rynku ogólnie. Żadna chyba z marek polskich czegoś takiego nie zrobiła. No po prostu kliknijcie sobie, zobaczcie, bo to jest jakby przeniesienie dzisiejszych dziewczyn do makiety, do świata, jakby do bajki starej Warszawy, plus muzyka i mamy taką elegancję i szyk i klasę starej Warszawy, takiej, wiecie, przedwojennej, właśnie z tymi nowymi kreacjami. No rewelacyjnie to jest zrobione, zobaczcie sobie koniecznie, to jest taki spot, który trwa, nie wiem, 2-3 minutki, a myślę, że może Was zainspirować. A na koniec już taka szybciutka, ostatnia inspiracja. Jeżeli będziecie w wakacje w Londynie, a wiem, że wiele z Was się wybiera, bo mi piszecie, to koniecznie idźcie do Saatchi Gallery. To jest galeria, która się znajduje w Chelsea. To jest taka dzielnica, no też w ogóle bardzo fajna do pochodzenia. To jest galeria, dosłownie ona usytuowana jest 3 minutki piechotą albo 4 od metra. W bardzo prosty sposób tam się jedzie. Tam jest w tej chwili bezpłatna wystawa i to jest też fajne, bo na ogół te wystawy w Saatchi są bardzo takie bogate, ale też dosyć drogie. Ale tam jest teraz bardzo fajna, bezpłatna wystawa pod tytułem Selfie. I to jest wystawa o selfie. O historii selfie, o tym, kto z kim, gdzie, kiedy, dlaczego. O selfie gdzieś tam w latach 50., 60., że to też nie jest tak, że teraz to jest jakiś fenomen, że sobie robimy zdjęcia, bo ludzie od zarania dziejów sobie robili zdjęcia. Zresztą o tym też pisze Karolina w swojej książce Sława a propos selfie. Różne selfie, też w ogóle to jest taka wystawa właśnie też, jak to w Saatchi bywa, czyli taka na bogato, ale jest fajna, bo jest właśnie darmowa, to znaczy fajne jest to, że jest darmowa, natomiast ona jest bardzo fajnie zrobiona, multimedialnie, każda część inaczej wygląda, to nie są tylko, tylko obrazki, tylko to są naprawdę bardzo ciekawe takie przestrzenie całe, z różnymi też ruszającymi się formami, no koniecznie. Coś darmowego, coś bardzo ciekawego, nawiązującego do czasów, w których teraz żyjemy, koniecznie sobie Saatchi w Londynie odwiedźcie. Także, to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje inspiracje Maja Wam się podobają. Piszcie tradycyjnie, co Wy ciekawego przeczytaliście, zobaczyliście, na co ciekawego trafiliście w minionym miesiącu, bo ja często właśnie z Waszych poleceń korzystam, także już zawczasu dziękuję. Tak, to się chyba zawczasu, to jest się mówi, kiedy jeszcze jest się przed, także tak, z góry, o, może tak, z góry Wam za nie dziękuję, to będzie prościej niż zawczasu, bo to chyba jednak nie... To słowo. Zawsze jak używam takie słowa i nie jestem pewna, to mi się przypomina ten kawał. Na koniec inspiracji, już go kiedyś też mówiłam, spotyka się dwóch kolegów i jeden do drugiego mówi, słuchaj, wiesz co, no mam takiego kolegę, który używa słów, których znaczenia nie rozumie. A on się na niego patrzy i mówi, do mnie to alibi. Także tak, a propos tego zawczasu. Także z góry Wam dziękuję za wszelkie polecenia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moim kolejnym filmie już jutro. Pa, pa.